Hello, z tej strony Delark55, a to jest taka ostatnia część tego mojego krótkiego filmiku, tej krótkiej serii. W ostatniej części jeżdżę z paroma osobami. Jesteście to, no cóż, wy. No, niezbyt dużo was przybyło niestety, ale co tu robić? W każdym razie będziemy cisnąć jakieś tam trasy. A ja będę po prostu opowiadał. Okej. Na razie tutaj dwie osoby. Jeśli chodzi o... o samochody, to mieliście tutaj totalną dowolność. Więc wiecie. Dobra. Co chcę zrobić? Inaczej. Jest to jedna i chyba prawdopodobnie ostatnia możliwość, jaką zobaczycie mnie w Wordzie. Ze względu na to, że to jest już ostatni filmik właśnie z tej gry. Przynajmniej tak myślę. Choć, no cóż, nie wiem czy ostatni. Prawdopodobnie coś stworzę jeszcze z Worda, ale to raczej nie będzie zbyt prędko, ponieważ nie ma zbytnio sensu nagrywać coś z tej gry, kiedy ta gra po prostu umiera, a wiecie o co chodzi. Niestety gra właśnie przeżywa wielki upadek. No ale cóż, każdą grę darmową, free to play, grę sieciową to czeka. Więc to jest rzecz normalna. Niestety w Wordzie to przyszło szybciej niż wszyscy oczekiwali. Kurczę. Szkoda mi Worda. Word jest naprawdę grą, która ma potencjał, ale nie został on do końca wykorzystany. Straszne aktualizacje, które spowodowały większe zawzięcie na pusty i ogólne wyniszczenie gry, spowodowało bunt ludzi przez stworzenie cheatów. Zmiany teamów nic nie pomagały, a nawet pogorszyły sprawę, bo nowy team console nic nie robi w tej grze. No i co tu dużo mówić. Są to chyba moje ostatnie chwile w grze. Załapałem małego laga. Laga, no, zwiesiło mi się lekko. Ale to jest Word. On ma różne humory, a z dnia na dzień coraz gorzej mi chodzi. Nawet mi klatki ostatnio zaczęły mi spadać. Ciekawe, nie uważacie? Dobra. Weźmy jakiś inny wyścig, chociażby Lions Challenge. Ale może chwilę poczekam. Chyba ktoś chciałby zmienić samochód, mi się tak wydaje przynajmniej. Dobra. Co dużo mówić, kończę z Wordem. Word niestety został wyniszczony, nie mogę patrzeć na niszczenie tak pięknej gry. Gry, która kiedyś naprawdę wydawało się, że rozwinie się w coś pięknego. Niestety się tak nie stało, a nawet pogorszyło sprawę. Tutaj jeden. Ojej. Invite to race. Ok. Jest. Marduk. Um.
Kurde, co to dużo mówić. No, nie mam o czym opowiadać, bo większość już opowiedziałem. Kończę z tą grą, dlatego że no, co, znudziła mi się, a nawet nie znudziła, a mnie zaczyna denerwować. Pełno cheaterów nie daje mi spokoju. W końcu gra, która działa normalnie, funkcjonuje normalnie, powinna także mieć działające multiplayer. Przecież ta gra nie opiera się tylko o prywatne wyścigi. Opcje multiplayerowe zostały właśnie po to stworzone, by móc rywalizować z innymi. Niestety jest to niemożliwe. I rywalizacja jest także przyjemnością tej grze. No ale niestety, z botami nie ma co jeździć na singlu. Na multiplayerze nie powalczysz z nieznajomymi ludźmi, nie poznasz żadnych nowych ludzi. A to o to się w sumie opierała ta gra. Poza tym milion bugów i rzeczy, które sprawiają, że żeby wygrać trzeba płacić lub ograniczenie... O Jezus Maria, dane grałem. Trzy ograniczenia większości kontentu w grze przez punkty boost jest czystym idiotyzmem dla mnie. I jest... World jest drastycznym przypadkiem takiej gry. Ja robiłem gameplay z takiej gry, nazywa się Vindictus, jest to gra MMORPG. Jestem także fanem tego typu gier, znaczy RPG-u po prostu. I w jej przypadku te punkty nie są takie drogie. Tam oczywiście to inaczej wygląda, ale takie rzeczy jak na przykład zmiana fryzury lub coś nie jest droga. Za zmianę fryzury płacisz 3 złote i masz spokój. Poza tym prawie wszystko jest tam darmowe. Jedynie co możesz tam kupić za jakieś punkty lub coś w tym stylu jest właśnie zmiana wyglądu, która nie zmienia w ogóle nic, nie daje żadnej przewagi. Kupienie sobie jakichś tam itemów, przedmioty, które oczywiście da się normalnie zdobyć w grze. Lub po prostu mnożniki i te sprawy, które przyspieszą nabijanie poziomu, rozwijanie postaci itd. itd. No, niestety, tak to wygląda w Wordzie. Word jest właśnie takim dziwnym przypadkiem, że wszystko to jest strasznie ograniczone, wszystko, cena punktów jest strasznie wysoka, a to jest masa cheaterów. To także nie jest zbyt częsty przypadek, są także gry, które mają masę cheaterów, nie? Ale Word znalicza się właśnie do tych, gier, która ma masę tych cheaterów i nie jest to zbyt częste. Grałem za swojego czasu dużo gier darmowych i naprawdę nie było właśnie takich mocnych ograniczeń, nie było tylu cheaterów. A nawet jeśli byli, to byli niezauważalni, jakby nie mieli takiej mocy. Oho, agent zamówił. O Jezu, co to? Za lagi. Nie gadajcie, że to u mnie. Ojeju. Co to się dzieje?
Powiem szczerze, że nie wiem co to za lagi były. Już w sumie z tamtym Mardukiem było podobnie. Obawiam się, że to coś u mnie. A to jest naprawdę niezwykle rzadkie przy stacjonarnym internecie 10 mega. Tak nie chwaląc się przy okazji. Lagi w Wordzie to jest rzadkość, chyba że znowu coś zamieszane. O kurde! Jezus. Ale myślałem, że nie wiadę. Okej. Udało się, przez chwilę musiałem się skupić. Parę groźnych manewrów zrobić. I sobie bokiem wjadę. Wziąłem Supra, bo Supra to jest bardzo fajny samochód. Choć mimo iż znowu skręca, fajnie się nią jeździ. Jest to jeden z moich ulubionych samochodów, zarówno w Wordzie, jak i w świecie realnym, czy w innych grach. Zobaczmy na prędkość innych. 308. A, to jest GTS. To niższe. Dobra. Nie mam jeszcze miejsca w garażu na to, bo kiedy ja mam to opróżniać, kiedy to... I widzę parę osób. No, myślę, że poradzę sobie. Dobra, weźmy teraz coś innego. Okej. Zrobimy to tak. Dobra. Agent niestety nie wyjdzie teraz. I o czym mógłbym tu jeszcze opowiedzieć? Kurczę, co ja mam opowiadać, kiedy ja już wszystko opowiedziałem w dwóch poprzednich częściach? Kończę z Wordem, to już mówiłem. Co ja zamierzam zrobić z kątem? Kątę zostawię. Chciałem na początku usunąć je totalnie, ale jednak je zostawię. Co prawda nie będę grał i będę wracał tylko naprawdę w skrajnych przypadkach. Jak naprawdę mnie ubłagają znajomi lub kiedy coś się może stanie w tym Wordzie. O kurde. No kurde. Trafiłem, perfekta, pad mi się wyłączył, bo się bawiłem tą taką klapką od baterii. O. Zapuścił mnie tu Plondurum. Dobrze przeczytałem? Pandorum jest. Pandorum, jak panda. Nie wiem, czy nie zrzuciłem przypadkiem. Mam nadzieję, że nie. No, wiadomo, jak to z tą synchronizacją w Wordzie. Mimo iż była poprawiana kiedyś, nadal jest do dupy. Okej, okay, udało się jakoś dobrze przejechać. Zaraz wam zaprezentuję jeszcze co zamierzam zrobić z kątem. O kurde. W sumie zrobienie tutaj rajda nie byłoby takim głupim pomysłem. Może za rok spróbuję. Może wtedy zagram. Teraz mam problemy właśnie z mikrofonem. Raczej mikrofon brzęczy mi. Jest to związane zapewne z uziemieniem, z zasilaniem w wysokim stylu. I programy nawet tego nie mogą dobrze zredukować. Nie słyszycie tego teraz, ponieważ dość, że próbuję poprawić, usunąć to brzęczenie. Choć nawet po tej obróbce brzęczenie zostaje, to leci muzyka w tle, która po prostu zagłusza tym brzęczenie.
brzęczenie jest naprawdę głośne normalnie. I nie wiem co z resztą moich filmików na kanale. Czy skończę Derana, czy będę robił jakieś nowe gry, czy zrobię z World of Speed jakieś gameplaye i z The Crew. Myślę, że tak, bo do premiery The Crew i World of Speed jeszcze jest czas. Przejdźmy jeszcze jeden filmik. Wyścig jest, jeszcze tak portowałem się. A to przez ten czas myślę, że będę musiał zainwestować w dwie ważne rzeczy. Pierwsze, w nowy zasilacz. Tu znam nowy zasilacz. Ostatnio mam małe problemy z kompem i zauważyłem to poprzez ten mikrofon, że mogę mieć problemy z zasilaniem. Dlaczego przeznaczenie jest związane z zasilaniem, to jest długa historia, długo do tego odchodziłem. Ale pomógł wujek Google oczywiście. Ojej, baterie padnie, super. Okej, okay. Zapraszamy. Kogo możemy? Dobry kierowca, dzięki. Ja, o nie, klasą, ja te klasą jeszcze, ale co tu dużo mówić. Jeśli nie oglądaliście mojego filmiku z Supry, to Supra jest bardzo dobrym samochodem. Mam ją wymaksowaną B, tymi otóż częściami, no prawie wymaksowaną. Dodatkowo mam skille, które poprawiają naprawdę osiągi, dzięki czemu mam szansę wygrać po prostu tą Suprą. Nawet na B-klasówkę nieraz udało mi się nie wygrać. Bycie na trzecie miejsce od razu sprawia, że mój samochód ciśnie o ile? Chyba 22%, lepiej, czy 20%. Dzięki czemu nawet dobre samochody mogę sprzedać. O! Jeśli go tam, jeśli cię zramowałem koleś, to naprawdę nieumyślnie. Wow. Kurczę, muszę zredukować te przestrzenie mikrofonu. Właśnie chcę kupić zasilacz, oprócz tego chcę kupić tą kartę graficzną, bo nie jestem pewien, czy właśnie The Crew mi pójdzie. A to jest gra, na którą naprawdę liczę. Jest to powrót wielkich możliwości, które dawały takie gry jak Need for Speed Underground czy Most Wanted. Czy też późniejszy jeszcze Test Drive Unlimited 2, który też mi się strasznie spodobał. Ale niestety nie miałem zbytnio z kim grać, ponieważ kiedy zacząłem multiplayerowo grać w tą grę, niestety gra już umierała. I było bardzo mało osób. Dlatego liczę na The Crew. The Crew, który będzie miał duże możliwości społecznościowe. Stworzę swoją drużynę. Zaproszę parę znajomych. Zaproszę na pewno was do wyścigów, jeśli będziecie chcieli. O ile będziecie grać w tą grę. A przez ten czas będę próbował coś nagrać. Chociażby z tym brzęczeniem dla was. Jeszcze gdzieś tam jest odcinek z Derana u mnie na dysku. Następny. I coś tam ponagrywać, nie tylko z gier wyścigowych. Trzyma się tych gier wyścigowych oczywiście, ale nie tylko one są moją fascynacją. Nie? Ale po prostu uwielbiam samochody. Nie? Magnes. Małe gówno. Dobra. Teraz. Nic. Czekajcie chwilę. Tylko napiszę to, co napiszę i zaraz wrócę. No, raczej będziecie mieli po prostu przycięcie. Zapomniałem o tym. Dobra, słuchajcie.
Jestem na chwilę w garażu. Po co jestem na chwilę w garażu? Chcę zrobić dość drastyczny krok. Nakupowałem pełno samochodów za boosty. Są to takie samochody, jak tutaj widzicie. Na pewno większość z was zna moją listę samochodów. Większość z tych samochodów mi jest, no cóż, bezużyteczna lub kupiona tylko w jednym celu, by wygrywać. Nie? Niestety wygrywanie aktualnie się nie spisuje, nie wiadomo dlaczego. I zrobię pewien drastyczny krok. Będzie to usunięcie, o, różowy rentem. Będzie to między innymi usunięcie parę aut, tak, dobrze słyszycie. Oto i McLaren F1. I co zamierzam z nim zrobić, słuchajcie. Pierwsze co z nim zrobię to, tak, chwycę tutaj sobie i robię tak. Ciach, goodbye, 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 goodbye. Dziękuję bardzo, finish. Drugą rzecz, którą zrobię, to będzie to. Ciach, 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 ciach. Okej, dziękuję panu. I trzecią rzeczą, którą zrobię, to jest... Otóż ta czynność. Car has been sold. Inaczej mówiąc, przed chwilą właśnie sprzedałem między innymi właśnie, no kurczę, McLarena F1. Dlaczego sprzedałem? Kupiłem go tylko w jednym celu, by wygrywać. I ten samochód mi się w ogóle nie podobał. Ani z wyglądu, ani z niczego. Następnym samochodem, który wsunę, jest to ten CCX. Który także jest wersji elitarny i także mi się strasznie nie podoba. Więc także go sprzedam. Kill mody. Ach, pewnie teraz patrzycie zdziwieni w ekran. Co ja do cholery robię? Co ty robisz, Szymon? Ale robię to, co widzicie. Usuwam części, usuwam wszystko, by zarobić jak najwięcej. Po co zarobić jak najwięcej? Może zajgi GSM, może sobie coś ciekawszego kupię. Powiem, że jeszcze w tym rewardzie. Mówię o tym końcu worda, ale no, kurczę. W sumie jeszcze chwilę mógłbym pograć. Bo jedyna rzecz, która mi się podoba w tym worldzie aktualnie, to jest możliwość jeżdżenia w ogóle. O, 475. Pewnie się przyda. Co tu jeszcze kupiłem takiego do wygrywania, które mi się w ogóle nie podoba? Dobra, z klasy to w sumie chyba wszystko. Chyba ze Cinque. Cinque, no niby fajne auto, no. Nie, no w sumie, jeśli chodzi o Pagani, to nie są najbrzydsze. Raczej najbrzydsze. Nie są jakieś super ekstra, no ale... Co nie fajne samochody przyznam. Co to jest takiego, co mi się w ogóle nie przyda? Nizmo? Nie, Nizmo nie. Nizmo lubię. Bardzo lubię. No jeśli chodzi o ten, to też jakoś niezbyt. B-klasie, co mi się tu nie podoba? Elitarny ekip. Za co ja go dostałem w ogóle? Aha, przekupni boost, no tak. No cóż, następna elitka idzie. Następna brzydka elitka przede wszystkim. Idzie do kosza, słuchajcie. Idzie podstawę, może znajdziecie ogłoszenie na Automoto z trzema sprzedanymi elitkami. To sobie kupicie. O, ten ma pakiet, kurczę, dźwiękowy jakiś, to pewnie z wyższej półki będzie. Może ktoś się dorobi i kupi te samochody. Jak widać, używane trochę.
poniszczone. To jeszcze. Nie wiem ile one tam mają przyjechane, no bo nie mam licznika. No ale co? No, ale ten na przykład te misje bliższe zapewne mało. No okej, okay. Sell cars. Za ile? Za ile? O, mało. Bardzo mało nawet. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? To mamy kasa. Co tu jeszcze? To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. Nie no, lubię proszawki. To jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. Fajne, 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 o, bardzo fajne. Jezus Maria. Ale no, niepotrzebny mi w sumie. Tak czy siak. Nawet, o kurde, wyjechałem nim na ulicę, ale obciach. Bycie w 4-2 w Wordzie to jest masakra. No jako od razu sprzedaję, nawet część mi się nie chce usuwać. A nawet nie ma. To jest, no, skill ma jakieś trudno warta. O, patrzcie, jest droższy od elitarnego tego Mitsubishi. Śmiech na sali normalnie. Dobra, to było to Chemikuda RX7 Supra. Dobra, o jest. No ten samochód także mi jest w ogóle niepotrzebny. Powiem szczerze, że mam czasami go dosyć. Tą różową landrynę. No. Pewnie się będzie pytało parę osób, czy nie lepiej by było sprzedać konto. Sprzedaż konta jest po pierwsze nielegalna, po drugie i tak bym tego nie zrobił. Mam wystarczający sentyment do Worda, by nie robić takiej sprzedaży. I z pewnością jeszcze wrócę do tej gry, żeby sobie pojeździć raz, dwa razy, a potem wyjść z wkurwioną twarzą. Ponownie. Sell cars. Za ile pójdzie? Prawie tyle, ile Eclipse. Okej. Okay. Czy coś jeszcze mam takiego, co? W P-klasie już nie. Coś tu mam, czy nie mam? Mam Solstick. Solstick taki, no niby fajny sam. Podoba mi się z wyglądu. RX8. Nie, w sumie jest dobrze. Tutaj jest. W sumie mam 2T. I po co mi one? Aha, ten to był do wygrywania, a ten na dragi był. No tak. To którego się usunę, bo i tak. Po co mi dwa? Tego usunę, czemu nie? No, nawet kurde, mam tyle kasy, że albo lepiej, albo dupa. Ej, dobrze. Okej. No i w sumie to tyle. Albo nie tyle, jeszcze jeden samochód zapomniałem o nim. Zapomniałbym. W klasie Skiroko kupiłem właśnie po to, żeby wygrywać wyścigi, więc także mi jest niepotrzebny. Celkara, okej. Dobra, koniec w tym temacie. I w sumie koniec także z tym filmikiem. Chciałem tylko wam pokazać, jak sprzedaję bardzo elementarne samochody. Ja przy okazji może zmienię na coś innego. Okej.
Dobra. I to tyle, jeśli o to chodzi. Co ja miałem mówić? A tak. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Czy zobaczycie jeszcze filmiki z Worda? Tego nie wiem, nie mam pojęcia. Może w przyszłości, ale nie, na pewno nie. Nie jakiś taki bliski. Może za miesiąc, może za pół roku, może za rok nawet. Zobaczycie. W każdym razie życzę powodzenia i naprawdę nie traćcie czasu na tę grę, bo nie ma sensu. Chyba że lubicie się wkurwiać na multiplayerze. Bo naprawdę są gry, które są o wiele bardziej wartościowe, za które możecie zapłacić raz, a dobrze, mieć wszystko to co w Wordzie, a nawet i lepsze. Dobra, to tyle. Siema.